Dzień dobry, szanowni państwo. Jesteśmy tutaj w związku z bulwersującą decyzją prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie wieszania na szubienicach portretów eurodeputowanych Platformy Obywatelskiej. Ta decyzja jest bulwersująca w wielu aspektach. Przede wszystkim długość postępowania, ponad 2 lata postępowania, w którym tak naprawdę wszystko było od początku wiadome, w którym po tygodniu ustalono sprawców, można było dokonywać czynności procesowych, a tymczasem prokuratura nie spieszyła się w tej sprawie. Decyzja ta jest bulwersująca również z drugiego powodu, ponieważ zapadła ona już po wyborach. To jak na dłoni pokazuje, że PiS absolutnie nie chce walczyć z agresją i przemocą w przestrzeni publicznej, że PiS nie wyciąga wniosków z przeszłości, PiS nie potrafi odciąć się od tego typu skrajnych postaw i je zdecydowanie potępić. Przypomnijmy, że prokuratura od blisko 4 lat jest kontrolowana i jest pod całkowitym nadzorem polityka obozu Zjednoczonej Prawicy, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. To on politycznie ponosi odpowiedzialność za tego typu bulwersujące decyzje prokuratury. Przypomnę, że wielokrotnie, kiedy prokuratura karała osoby, które na przykład demonstrowały przeciwko ksenofobii, przeciwko aktom przemocy, wówczas słyszeliśmy, że jest ona niby niezależna. Teraz, gdy mamy do czynienia z tak bulwersującą historią, Zbigniew Ziobro po raz kolejny schował się i udaje, że to nie on stoi na czele prokuratury. Chcę jasno i czytelnie zadeklarować, nie ma zgody na przyzwolenie na przemoc, agresję w przestrzeni publicznej. Również tę przemoc wyrażaną słowem, gestem czy czynem. Chcę wyraźnie zaznaczyć, że osoby poszkodowane będą skarżyły tę decyzję prokuratury. Będziemy domagać się tego, by w tej sprawie zostały postawione zarzuty, by nigdy więcej nie doszło do tego typu sytuacji, bo przypomnę, że zaczyna się od słowa, a kończy się niestety na czynach. Szanowni państwo, zaczyna się od słowa, a kończy się na czynach i mieliśmy wielokrotnie niestety tego dowód. Przypomnę, że w ubiegłym roku, na początku bieżącego roku, wtedy kiedy wystawiono akty politycznego zgonu samorządowcom, prokuratura nie zrobiła nic. Nie zrobiła nic, nie podjęła żadnej decyzji, a 2 tygodnie później został zamordowany prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Prokuratura i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie wyciągają wniosków, bo nie chcą wyciągać wniosków. To jest kolejny dowód na to, że dzisiaj polskie państwo, które powinno stawać po stronie słabszych, które powinno stawać po stronie poszkodowanych, nie tylko tego nie robi, ale wręcz staje po stronie przestępców, staje po stronie tych, którzy dopuszczają się tego typu skandalicznych aktów i zdarzeń, a nie staje po stronie tych, którzy są w tej sprawie poszkodowanymi. Apelujemy o to, żeby zmienić ten sposób myślenia i deklarujemy, tak jak powiedział pan przewodniczący Budka, że my zawsze będziemy stawać po stronie słabszych, będziemy chronić tych, którzy muszą się zmierzyć dzisiaj z państwem PiS, z bezwzględnym państwem PiS. Ten haniebny czyn miał miejsce w sercu Górnego Śląska w Katowicach, na placu Sejmu Śląskiego, gdzie my tam świętujemy wszystkie państwowe uroczystości pod pomnikiem Wojciecha Korfantego, człowieka, który walczył o polskość Śląska, ale też o jedność, o taką tą narodową jedność, która na Śląsku jest bardzo nam od lat potrzebna. W takich miejscach jak te, niedaleko tego miejsca, kilkadziesiąt, 20 lat po odzyskaniu niepodległości, Niemcy później rozstrzeliwali właśnie uczestników powstań śląskich, rozstrzeliwali Polaków. Ślązacy są przerażeni tą decyzją i protestujemy przeciwko temu, że właśnie taką decyzję podjął pan minister Ziobro. Chciałam doprecyzować, czyli państwo złożycie zażalenie do sądu. Czy oczywiście osoby poszkodowane już zapowiedziały, że będą składać zażalenie. Przypomnę, że tak zmieniono procedurę karną, żeby jak najbardziej utrudnić możliwość szybkiego zbadania przez sąd, ale my tej sprawy nie zostawimy. Nie ma zgody na to, by upolityczniona prokuratura
nie wszczynała postępowań w tych sprawach, nie stawiała zarzutów, bo tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy przez 2 lata udawano, że sprawa będzie wyjaśniona, po czym w tej chwili uznano, że nie było to przestępstwo i nie przedstawiono zarzutów. Jak mają się czuć inni, którzy są w ten sposób traktowani? To jest przyzwolenie na przemoc w przestrzeni publicznej. I tak jak pani poseł Pomaska powiedziała, zaczyna się od słów, a kończy się na czynach. Takie samo przyzwolenie było przy listach, przy aktach zgonu, które były wystawiane polskim samorządowcom. Robiły to osoby skrajnie prawicowe, osoby o skrajnych poglądach. Wówczas nie zrobiono nic i wszyscy pamiętamy, czym to się skończyło. Tragiczna śmierć Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, już nigdy nie powinna się powtórzyć. Zamiast wyciągać wnioski i uczyć się na błędach, jak widać, PiS i upolityczniona prokuratura dalej brnie w tę ślepą uliczkę. To jest kompromitacja prokuratury, to jest kompromitacja osoby, która się pod tym podpisała. Aż nie chce mi się wierzyć, że polski prokurator jest w stanie podpisać się pod tak haniebną decyzją. Znaczy, jeżeli ktoś uznaje, że wieszanie podobizn eurodeputowanych na szubienicach jest jakimś aktem sztuki, czy też nawiązuje do jakiejś sztuki, to pokazuje, w jakim absurdalnym państwie zaczynamy żyć. Że PiS potrafi doprowadzić nawet oczywiste rzeczy do groteski. To znaczy, to jest tak, jak gdyby udawać, że tego typu zdarzenia to są czym przedstawieniem, a jednocześnie przypomnę, ile razy prokuratorzy ścigali artystów za to, że wyrażali swoje poglądy. Znaczy, jeżeli ksenofobów, nacjonalistów i osoby, które w ten sposób się zachowują, przyrównuje się do artystów, to ja mam wrażenie, że to już jest naprawdę parodia państwa. To jest parodia tego, czym powinno się państwo zajmować. I tego typu decyzje, ja mam nadzieję, że wszyscy poznamy nazwisko osoby, która się pod tym podpisała, bo nie może być tak, że ktoś posługuje się tego typu manipulacjami, kłamstwami. Wszyscy wiedzieliśmy, o co chodzi. Przypomnę jeszcze jedną rzecz bardzo istotną. W kampanii wyborczej jedna z europosłanek PiS-u została zmuszona do przepraszania za słowa o zdrajcach. Dlatego, że PiS nie ma monopolu na patriotyzm. Jeżeli PiS twierdzi, że ktokolwiek głosując w Parlamencie Europejskim dopuścił się zdrady, to za tego typu słowa również ponosili odpowiedzialność i musieli przepraszać. Znaczy, zdrajcą można nazwać każdego, kto w ten sposób traktuje państwo polskie, jak traktują to prokuratorzy Zbigniewa Ziobry. Znając premiera, to deklarował wyjaśnienie sprawy, deklarował, że czegoś takiego nie będzie, ale jesteśmy po wyborach. Ta maska PiS-u stosowana w wyborach opadła i to jest prawdziwa twarz PiS-u. Nie to, co pan premier obiecuje, kiedy dochodzi do tego typu zdarzenia, tylko to, co jego podwładny, czyli minister sprawiedliwości, za pośrednictwem swoich prokuratorów robi. To nie pierwsza sytuacja, że mamy do czynienia z romansem środowiska PiS ze środowiskami skrajnymi, bo przypomnę, że prokuratorzy Ziobry apelowali na korzyść Międlara, który umorzyli, przepraszam, postępowanie dotyczące Międlara, który dopuszczał się aktów podobnych i apelowali na korzyść skazanego w pierwszej instancji Piotra Rybaka, który spalił kukłę Żyda. I wówczas ostrzegaliśmy, że tego typu zachowania prokuratury,
która staje po stronie przestępców, a nie ich ofiar, spowoduje tylko i wyłącznie eskalację i zachęcanie do tego typu działań. I ta dzisiejsza decyzja prokuratury jest dowodem, że to przyzwolenie na tego typu zachowania wpisało się w system wartości PiS-u. Ja przypomnę, bo rozumiem, że pani redaktor mówi o debacie sejmowej, nie tylko spotkaniu. Nie, nie, spotkaniu, które tutaj było. Ale oprócz spotkania z przedstawicielami opozycji, był premier Morawiecki, był minister Ziobro, pamiętam, że ten temat był poruszony w tym śledztwie. Ale była jeszcze debata sejmowa w tej sprawie i przypomnę, że w trakcie tej debaty my jako klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej wręczyliśmy wtedy premierowi i ministrowi Ziobro listę 30 umorzonych postępowań w sprawie i związanych z mową nienawiści, przestępstw z nienawiści. 30 postępowań. Dzisiaj do tych 30 dołączyło to jeszcze jedno. Mamy 31 postępowań. Z tymi 30 nic się przez te dwa lata, przez ten rok nie wydarzyło. Żadnych wniosków nie wyciągnięto. Dołożono tylko 31 przestępstwo, umorzone przestępstwo związane z mową nienawiści, z tego typu skandalicznymi aktami. Dziękujemy.